Nowy memecoin, PepeCoin, wchodzi do pierwszej setki kryptowalut na rynku, z dnia na dzień rosnąc ponad 111% i osiągając kapitalizację rynkową w wysokości 540 milionów dolarów. Były prezes BitMEX Arthur Hayes twierdzi, że bogactwo przeciętnej osoby zostanie całkowicie zniszczone przez inflację, a inwestowanie w aktywa poza tradycyjnym systemem finansowym to jedyny sposób na zachowanie bogactwa. Administracja Bidena prowadzi kampanię na rzecz podatku dla górników kryptowalut. Według nowej propozycji górnicy mieliby płacić kwotę równą 30% ich kosztów energii. Entuzjaści Shiba Inu wypalili rekordowe 2,25 miliarda tokenów w ciągu ostatnich 24 godzin. Niedawno uruchomiona giełda kryptowalut Coinbase International, działająca poza Stanami Zjednoczonymi, nadal nie oferuje swoim klientom możliwości kupienia XRP. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Link do YouTube'a znajduje się w prawym górnym rogu. Dzięki!